Hej, dzień dobry, witam Was w pierwszym dniu Vlogmas. Chciałabym wystąpić w koronie jak tata Marek, ale królowa angielska jest tylko jedna i tylko jemu to pasuje. Spijam kawę i właśnie pootwieram kolejne rzeczy z tego kalendarza adwentowego dla kotów, ta Kosma. Oni mają droższe rzeczy, nie wszystkie rzeczy moje koty lubią, ale mają naprawdę dobre. I no tyle. Więc no nie miałam jedynki i nie żartuję, nie świruję bawiana. Nie mam kolejnej jedynki, więc macie déjà vu, déjà vu, déjà vu, jak zwał, tak zwał, wybierzcie sobie co chcecie i witam Was po raz kolejny w pierwszym dniu Vlogmas. To co, tak będziemy się cofać, to Vlogmas będziemy nagrywać cały rok? Kilku okienek tyle co kot napłakał, a w ogóle mam skarpetki w pandy. Jaka zmiana tematu. Tak bardzo tego chcę. Całuj teraz mnie. Ale mrykłaś. Moja dama. Moja dama, chciałam powiedzieć właśnie, że oni bardzo lubią tę karmę. Ona ma taki specyficzny, można powiedzieć, nieładny zapach, wiecie, jak się otworzy. Tam jest tuńczyk, kurczak i tam te inne takie naturalne rzeczy, bo to jest 100% naturalne, takie suszone. I to jak się otworzy, to po prostu tak, wiecie, sztyni, wali, jak to się tam mówi jeszcze. No po prostu śmierdzi, nie? No ale oni to kochają, uwielbiają. Powiem Wam, że te tuby wcale nie są tanie. No i oczywiście to jest coś, co się też kotu nie daje w nie wiadomo w jakich ilościach, tylko tak, żeby sobie podkąsili. A to, że akurat moje, czy tam Wasze, inne też zjadłyby sobie kawał tuby na raz, no to niestety, nie ma tak, nie ma tak. Pamiętajcie, żeby też nie dawać za dużo jedzenia, bo tu to wcale nie jest śmieszne ani zabawne. Zaraz wodę kotkom wymienię może. Ryszard i Mirosława właśnie chcieliby Wam przekazać informację, że mamy dwie paczuszki od widzów. Jedną właśnie tą musiałam się już podzielić z Paulą, to znaczy ona nalegała wręcz. Ale to jak posprzątamy. Wszyscy sprzątamy. Ty też. Bez wyjątków. Jestem gotowa na sprzątanie, ale... Chciałam powiedzieć, że zanim rozpoczniemy procedurę sprzątania, to muszę iść wyrzucić pojemnik z odkurzacza. To zdecydowanie. Odkurzacz opróżniony, ja, John Rambo, gotowa do akcji. Myśmy nie wiadomo, co mieli robić, nie? Well, Santa, don't you take too long. Sleigh bells playing a familiar song. Oh, I can't wait for Christmas Eve. When underneath my Christmas tree, there'll be presents wrapped in ribbons for me. So many kisses my eyes can barely see. Hanging up my mistletoe, it's a wonder. Miękkiego masła, jedno jajko, mąka do podsypania. No to w sumie wszystko jest. Czytam te pierniczki, ale dzisiaj nie zrobimy. Jutro chyba też nie zrobimy. Zrobimy sobie dopiero pojutrze. Nawet nie wiedziałam, że teraz modne są unikorny. Matko, do czego to doszło? Kiedyś to był tylko Mikołaj, choineczka, domek, gwiazdeczka, jakiś bałwanek, coś. A teraz unikorn. Na cholerę to komu? W sensie, że co jednorożce mają wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia. O to mi chodziło, nie? No. Stefan padł na twarz.
Stefan, może tak przodem chociaż, co? Nie. Dobra, nie damy rady. 13:38, a ciemno dzisiaj jak... Dobra, takie uroki zimy. I... Ramionczko mi leci. Słuchajcie, chodzi o kalendarz adwentowy i jest takie małe oszustwo z mojej strony, bo to jest właśnie rzecz z dzisiejszego dnia, jutrzejszego dnia, 12 i 20 któregoś, 23 albo 24, to są rzeczy, które ja wiedziałam, że tam będą. Ja już je sobie wyjęłam, bo ja już je sobie użytkuję. I w dniu dzisiejszym jest kredka do ust z firmy NARS. To jest chyba taka mniejsza wersja też. Mi się wydaje, że to nie jest duże. To jest kolor, który ja mam na ustach. Tak to się prezentuje. Ona nie jest wykręcana, tylko trzeba ją temperować i to jest chyba właśnie mini wersja z tego, co no, taka malutka by była w oryginalnej, chociaż te niektóre firmy tam choinka wie, nie? I co mogę powiedzieć? Kolor jest fajny, ja mam dużo pomadek w takich kolorze, kredek, pomadek i tak dalej, tych błyszczyków różnych. Lubię takie kolory, podobają mi się i jeżeli chodzi o jakość tej pomadki, to nie jest żadne, co się trzyma nie wiadomo ile. Po prostu zjemy, napijemy się, ona się odbija, zostaje gdzieś i uważam, że to jest ta sama jakość, co kredki z Golden Rose. Mówię o tych takich, które nie są trwałe. Także moim zdaniem za te nie warto przepłacać. Ale kolor fajny na pewno właśnie będę używała dalej, więc no użytkuję już od kilku dni. 12 też, ale 12 jaka była, to zobaczycie jutro, bo przecież jutro jest 12, a nie dzisiaj, nie? Jak sobie tu przycupniemy na tle choinki, to chyba będzie nawet w porządku, co? I słuchajcie, zaraz ktoś z Was będzie mógł ode mnie otrzymać tąże paletę, a chciałabym powiedzieć tylko kilka słów, bo wiecie, że na urodziny dostałam tą paletę z Anastazji i w ogóle kolory są też moje. Naprawdę są moje, bo ja uwielbiam rudości, bordo, brązy przeróżne, tu jest złoto, jakiś jasny i to jest moja kolorystyka, gdzie naprawdę moje oczy uważam, że dobrze w tym wyglądają. Dzisiaj mam tylko jeden cień, troszeczkę ciemnego tutaj i jasny w środku. I powiem Wam tylko tyle. Ja nie chcę nikogo obrażać ani nic, tylko chcę powiedzieć, że ja mam po prostu tylko i wyłącznie tą paletę, jakieś tam kilka innych pojedynczych takich jest bardzo brudna, jest też również dosyć wykorzystana na osobę, która się naprawdę rzadko maluje i powiem Wam tak, tak jak z malucha do Mercedesa, no ja wiecie, że robię makijaż raz kiedyś i nie uważam się za żadną profesjonalistkę ani nic, ale to, jaki jest pigment tu, a jaki jest pigment tam, to jest dzień do nocy, naprawdę. Uwierzcie mi, że jest dzień do nocy i ja jestem w szoku. To jest paleta, którą ja będę musiała się nauczyć troszeczkę malować, bo pigment jest taki, że wiecie, to nie jest tak jak tam, że się namoczyło tego pędzla, nie? Tak szuruburum porządnie, otrzepało, przytykasz do oka i 30 tysięcy razy, żeby gdzieś ten kolor był, nie? A to, co ja zrobiłam dzisiaj, to zrobiłam tak samo jak tu, nie? Wiecie, wbiłam tego pędzla, nie? Tak porządnie sobie przejechałam, opukałam, nie? Ja do oka, a tam taka moc, że mówię, oj, ja już wiem, o co tutaj chodzi. I to jest przejechane tylko raz cieniem, to co ja mam takie, to rude, mocne. No, także no tyle chciałam powiedzieć. Na pewno będę użytkować i to będzie za chwilę jedna moja paleta. To jeszcze nie wyrzucam, mimo już jest poważności, bo w kwietniu minął jej rok czasu. Ale wiadomo, że nikt nie wyrzuca, znaczy no dobra, no może ktoś tam wyrzuca, ale bo ona niby powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy, tak w kwietniu minął rok, więc potrzymam ją może do 2 lat i może wtedy ją wyrzucę, no nie wiem, zobaczymy, dobra, no nieważne, no wiecie o co chodzi, nie? A to było w kalendarzu adwentowym i ja tego nie używałam i chciałabym komuś z Was to podarować. Po pierwsze, zasady będą bardzo proste, jedna osoba może to ode mnie wygrać, bo uważam, że ta jedna paleta mi w zupełności wystarczy. Te kolory też nie są moje, to jest jedno. Ja jej jak bom cyk cyk, słuchajcie, nie używałam. Ja wsadziłam tutaj tylko palet w ten cień. A tu coś się paznokieć wsadził. Kolorystyka jest taka. Za dużo jest tutaj szarych, o widzicie, w ten cień tylko włożyłam palec, a i w ten. Za dużo jest tutaj po prostu szarych odcieni, szarych, że szarych. Tu jest czarny, no czarny fajnie. Ale to, 3, 4, to są wszystko szare, takie... Nie, brąz, czy coś, czy tego, szary to nie jest na moje oko, ja nie lubię się w szarych i te inne, te jasne to jeszcze jakoś tam by obleciało, znowu ktoś tu na tym. Więc paleta jest taka, pudełko jest takie, to była paleta, którą ja miałam w kalendarzu adwentowym, po prostu komuś z Was ją podaruję, jeżeli oczywiście chcecie. To zasady są bardzo proste. Po pierwsze, tylko i wyłącznie na terenie Polski wysyłam, więc biorą udział tylko i wyłącznie osoby z Polski albo z zagranicy, które mają tutaj rodzinę, nie ma żadnego problemu, więc
To jest pierwszy warunek, żeby wziąć udział. Drugi warunek, żeby wziąć udział, po prostu, jeżeli ktoś ogląda ten fragment filmu, to będzie wiedział, że w komentarzu na samym początku należy napisać paleta z drukowanych liter. Ogromny napis, paleta, tak jak teraz widzicie tutaj na ekranie. I później możecie sobie napisać komentarz, na przykład jeżeli chcecie, dotyczący filmu na przykład, czy coś, bo ja nie wymagam żadnych pytań ani niczego, po prostu napisane jest, ma być napisane paleta. I wszystkie osoby, które będą miały na początku ten napis paleta, biorą udział w konkursie. Wyniki konkursu zrobimy sobie w niedzielę. W niedzielę, tak. W niedzielę proszę wrócić do tego filmu. Tak, w godzinach wieczornych. I ja w informacji pod filmem napiszę, kto jest osobą wygraną. I wtedy proszę czuwać i być czujnym. I wtedy się do mnie odezwać w mailu. Więc bardzo proszę, proste zasady, a uważam, że naprawdę jedna paleta mi wystarczy, nie jestem osobą, która się maluje i tamta, jak widzicie, już jest na wykończeniu, a to nie są też moje kolory, nieużywana, nie tego, jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo serdecznie oddam Wam tę paletę. No bo po co mi, no, jak nie będę używać? Ma leżeć? Bo mam? Nie. Jak wrócę, to pokażę Wam te... O, tak za blisko, nie? Bezpiecznie trochę. Jak wrócę, to pokażę Wam właśnie paczki, te dwie, które dostałam. Jadę do koleżanki na kawę. Pamiętajcie, żebym kupiła pyry, bo nie będzie obiadu. Bo dzisiaj na obiad jest, wiecie, ziemniaki, zostało troszkę buraczka w słoiku, ogóreczka kiszonego i do tego jest mięso, które zostało. Także dzisiaj obiad mamy z głowy. Zostało jeszcze parę sztuk tych, no, zwijek z wołowiny i do tego sos i otwarty kibel. Tradycja, rzecz święta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Musiałam chwilę wziąć wdech i wydech. Po pierwsze, pojechałam bez portfela. Nie? Wróciłam do domu, wzięłam portfel. No pani skręca, proszę. Pani widzę, że nie wie co robić. Pojechałam do domu, wzięłam portfel, nie? Zostawiłam te zakupy w sklepie. Pojechałam po ten portfel. Jestem w sklepie, pani mnie kasuje. Co z tego, że wziąłem portfel? W portfelu złamanego grosza nie było. No dobra, tam z 20 parę groszy było. Karty nie mam. I z powrotem znowu do domu po kartę. Mówię, nie, zemdleję, zemdleję. Takie namaste sobie robiłam cały czas, że... No. Także tyle. Krótkiej historii. Skleroza to nie choroba, tylko samochód później jeździ. Kamera, akcja. Kartka. Przepiękna. Cudowna. Śliczna. Dziękuję za wszystko, co jest tu opisane. Jeżeli chodzi o męża i o to, że wykorzystuje różne rzeczy, które ma w domu, to wiem, o czym mówisz doskonale. Tak tutaj, no nie będę tutaj zdradzała dalej, ale wiem, o co kaman. Mam to samo. Prawie to samo, albo może i gorzej. I no nie mam imienia, no. Dziękuję serdecznie, życzę Ci wszystkiego dobrego na święta, dużo zdrowia i radości. Ostatnio się śmialiśmy ze znajomymi, że tam życzyliśmy sobie... Jezu, nie pamiętam, na co to było, na Andrzejki? Na Andrzejki chyba. Tam życzymy sobie, wiecie, wszystkiego dobrego i mówimy tak, no to co, najważniejsze to głównie i przede wszystkim zdrowia, nie? No a nasz sąsiad powiedział tak, mówi nie, nie tylko zdrowia, mówi szczęścia i zdrowia, bo na Titaniku to byli zdrowi. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Więc życzę Wam również szczęścia i zdrowia. I od mojej bezimiennej, cudownej, fantastycznej widzki dostałam, powiedzmy, że połowę, bo Paula tutaj dzieliła to na pół i jeżeli mnie nie wyrysała i nie wycyckała, to jest tutaj połowa. Oczywiście się śmieję, jak tam wzięła parę szczek więcej, to się nic nie stanie, nie? Ale gdyby coś, to wiecie... No, więc pamiętacie, jak jakiś czas temu się zachwycaliśmy tymi wielkimi szyszkami? To tutaj mamy takie właśnie ze zdobieniem, czyściutkie i troszeczkę mniejszych. Są przepiękne te szyszki, u nas nie ma takich szyszek, u nas nie ma takich drzew z szyszkami, no. Śliczne są te szyszki. Także dziękuję bardzo serdecznie. Jak już wiesz, to Paula już połowę przygarnęła sobie. Jest pewien mały problem, słuchajcie. Nie mam drugiej paczki. Był drugi kartonik, taki mały. Ja za Chiny ludowe. Z ręką na sercu, ja naprawdę nie wiem, gdzie on jest. Nikt go na pewno nie wyniósł, nikt go tutaj nie zajumał, ani nic się z nim złego nie stało, tylko ja, kurczę, nie wiem, gdzie on jest. Jak bum, cyk, cyk, nie ma. Więc jutro, na pewno,
Na pewno, na stówę, na 100 razy na 2 500 000. Tak jutro. Pokażę wam ten kartonik, który gdzieś nogi dostał i wyszedł. Nie, nie, on gdzieś jest w domu, spokojnie, spokojnie. Namaste, namaste znowu. I teraz tak, przy mojej pięknej choince dowiedziałam się teraz, że za jakieś 2-2,5 godziny przychodzą do nas znajomi i z racji tego, żeby film poleciał na jutro, no to muszę iść już go edytować, więc w dzisiejszym dniu, moi drodzy, to będzie wszystko. Proszę was bardzo serdecznie, abyście nie zapomnieli o pozostawieniu kciuka do góry. W ogóle bardzo mi się podoba to, co robicie we Vlogmasie, że doceniacie w ogóle wszystko i że ja wiem, że niektórzy po prostu wymiotują ciągłym powtarzaniem, jeżeli chodzi o zostawienie kciuka do góry, ale pamiętajcie, że to jest dla nas nagroda, tak? To jest dla nas nagroda i to dla nas bardzo dużo znaczy. Im więcej kciuków, nieważne czy w górę, czy w dół, lepiej by, żeby był dany jakikolwiek niż żaden, bo to wpływa na lepsze pozycjonowanie, czyli wyświetlanie filmów wśród nowych ludzi, aby zyskać jeszcze większą publikę, subskrypcję i tak dalej. Więc no, jest mi ogromnie miło i w ogóle chciałabym podziękować jeszcze raz, ja chyba wczoraj nawet nie zdążyłam podziękować, za wszystkie życzenia urodzinowe i za ilość kciuków, jaka była pod filmem. To było coś niesamowitego. Ja po prostu, aż mnie ciarki przychodziły na plecach, że są dni, są okazje w roku, są jakieś takie momenty, w których się integrujemy tak naprawdę na 100% i wtedy widać, jaka jest wasza moc. Naprawdę, to jest niesamowite, takie wzruszające nawet. Dobra, to ja kończę, zanim mi się łzy jakieś w oczach zrobią. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy dzień. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.